Namaste, kochani. Bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu. Bardzo często pytacie mnie o proste praktyki z zakresu magii ochronnej i magii oczyszczającej, takie, które moglibyście stosować każdego dnia. I chciałabym dzisiaj taką praktykę dla Was tutaj w tym słuchowisku przedstawić i wychodzę z założenia, że znacie już moje wszystkie książki. Czyli, że ta wiedza zawarta w książkach już jest w Was i już ją stosujecie. Ten rytuał jest bardzo, bardzo prosty i jest on z takim pozdrowieniem od mojej przyjaciółki, szamanki z Kazachstanu. I chciałabym Wam tutaj może w kilku słowach o czymś opowiedzieć. W mojej praktyce ja bardzo często stosuję magię ceremonialną, czyli magię, która wymaga pewnych takich większych zabiegów, większych przygotowań. Natomiast moja przyjaciółka stosuje bardzo, bardzo proste zabiegi, ale równie skuteczne. I tutaj właśnie ten sposób jest taki idealny, gdy nie możesz się przygotować, nie masz odpowiednich narzędzi magicznych, nie masz odpowiednich jakichś szat magicznych i tak dalej. I można go praktycznie zastosować w każdym miejscu, w każdej sytuacji, najlepiej na łonie natury, również w zimie lub w Twoim własnym pokoju, ale również to jest ważne, aby ten pokój był posprzątany, aby wszystkie rzeczy były uporządkowane i można wcześniej rozstawić w kątach Twojego pokoju miseczki z solą, taką grubą, ziarnistą solą morską i przez 2-3 godziny te miseczki niech stoją, one będą zbierać wszystkie negatywne energie, a następnie tą sól wsypujesz do jakiejś torebki czy do woreczka i wynosisz na śmietnik. Pamiętaj, aby cała sól, którą używasz do oczyszczania, aby była starannie zapakowana i trafiła do kontenera, czyli nie wyrzucamy jej nigdzie w przyrodzie, ani nie wyrzucamy jej do kanalizacji, tylko najlepiej do kontenera na śmieci. Ta praktyka najlepiej sprawdza się, gdy czujesz, że są wokół ciebie energie mroku, które cię blokują, które w jakiś sposób cię krępują, masz różne depresyjne myśli i tutaj ten rytuał będzie również taką odpowiedzią na wiele pytań, które pojawiły się w temacie depresji, jak sobie z depresją poradzić. On może być bardzo, bardzo pomocny. Również w takich momentach, gdy byliśmy gdzieś na zakupach, byliśmy gdzieś u kogoś i czujemy, że coś się do nas przyczepiło, ale również systematycznie stosowany może niezwykle pomóc, jeżeli mamy ataki czarnej magii, jeżeli mamy na sobie klątwę, jeżeli mamy na sobie jakiś urok, również bardzo, bardzo ta praktyka jest pomocna. Ale aby tutaj nie przedłużać, bo często narzekacie, że za dużo mówię, a za mało jest treści, zaczynamy omówienie rytuału. I tutaj w tym miejscu warto, byś już teraz usiadła, usiadł w spokoju i pozwolił, aby ten w czasie, gdy opowiadam, jak ten rytuał przebiega, on już może zacząć działać. Dlatego, jeżeli nie czujesz się w tej chwili na siłach, aby przyjąć tą energię światła, to zatrzymaj teraz to nagranie i przygotuj się wewnętrznie. I teraz tak, gdy wykonujesz ten rytuał, najpierw oczyszczasz miejsce, w którym ten rytuał będzie przeprowadzony. Nie musisz tworzyć magicznego kręgu. Możesz go wykonać tak, bez kręgu. Możesz przywołać wcześniej istotę światła i Twojego anioła, Twoją istotę, która jest Twoją istotą opiekuńczą. Następnie warto, aby mieć na sobie ubranie z elementami białego lub całe białe ubranie lub przeprowadzić ten rytuał nago, jeżeli jesteś we własnym mieszkaniu. Zadbaj o to, aby nikt ci nie przeszkadzał. Wyłącz wszystkie telefony, komputery i inne urządzenia, które mogą w czasie rytuału poprzez jakieś dźwięki wybić cię z całego połączenia z tą siłą wyższą. I to jest właściwie wszystko, co jest ważne w ramach przygotowania. Warto również wziąć wcześniej prysznic. I teraz tak. Przygotuj sobie jedno nasionko z jabłka.
czyli pestkę jabłka. Najlepiej by było to jabłko z jakichś upraw ekologicznych lub które wiesz, że jabłoń na przykład stoi w jakimś pozytywnym miejscu. Jeżeli nie masz takiej pestki, to odłóż ten rytuał na później i najpierw wybierz się do sklepu, poszukaj jakichś jabłek ekologicznych. Tą pestkę delikatnie wyjmujesz z jabłka i ona leży przed tobą, albo na białym obrusie, albo na białym jakimś talerzyku. I teraz tak, zapalasz białą świecę lub świecę z naturalnego wosku. I przygotowujesz się w tej chwili psychicznie. I teraz zaczynamy rytuał, czyli jeżeli nie jesteś gotowa, nie jesteś gotowy na to, to przerwij nagranie. W tym rytuale bazujemy na starej wiedzy i energii jabłoni. Jeżeli ta symbolika jabłoni, czy historia wykorzystania współpracy z tą dewą bardziej Cię interesuje i chcesz więcej na ten temat się dowiedzieć, to bardzo proszę, napisz w komentarzu. Przygotuję takie odpowiednie słuchowisko. Gdy zapalisz białą świecę i siedzisz wygodnie, stoisz wygodnie. Jeżeli oczywiście wykonujesz rytuał na zewnątrz, bierzesz świeczuszkę ze sobą, taką w słoiczku, może to być tak zwana świeczuszka podgrzewacz, ale jest to bardzo ważne, aby jednak tą świeczkę mieć ze sobą, ponieważ poprzez tą siłę ognia, również odczujesz tą siłę w sobie. Następnie wyrównaj oddech. Tak, aby uspokoić oddech, wszystkie myśli odsunąć, które w tej chwili są nieważne, ponieważ koncentrujesz się na rytuale. Następnie przywołaj własnymi słowami siły światła i poproś je o pomoc, o wsparcie w czasie tego rytuału, o ochronę i oczyszczenie. I tutaj możesz skorzystać z mojej książki Jak rozmawiać z aniołami, tam są wszystkie przykładowe rozmowy, ale możesz również swoimi własnymi słowami poprosić siły anielskie, siły światła o pomoc. Możesz również przywołać Archanioła Michała, czyli tą siłę najwyższej ochrony. Gdy przywołasz siły światła, czekaj tak długo, aż odczujesz ich obecność, czyli odczujesz wewnątrz taki błogi spokój, harmonię. Może objawić się to jako pewność siebie, możesz poczuć jakiś piękny zapach, możesz również obserwować płomień świecy, gdy ten płomień jest cały czas duży i prosty, gdy świeci ładnym światłem, to wówczas możesz rozpocząć rytuał. Możesz również poczuć siły anielskie poprzez piękny zapach, piękny dźwięk, czy w jakiś inny sposób. Tutaj anioły światła zawsze wywołują pozytywne emocje. Jeszcze raz to powtarzam. Czyli jeżeli pojawi się jakieś obawy, jakieś odgłosy, które wywołają w Tobie strach, przerwij rytuał. Ale na pewno te istoty anielskie, które przywołasz, one się objawią i będą to przyjemne odczucia. Teraz powiedz na głos lub w myślach. I tutaj ja to przedstawię w formułce dla kobiet, oczywiście mężczyźni mówią to w formułce dla mężczyzn. Jestem czysta, jestem pełna światła i harmonii. I uspokajasz się i powtarzasz to jeszcze raz. Jestem czysta, jestem pełna światła, jestem pełna harmonii. Jestem czysta, pełna światła i harmonii. I powtarzasz to tak długo, aż naprawdę to poczujesz. Czyli poczujesz, że jesteś czysta, jesteś pełna światła i jesteś pełna harmonii. Oddychaj głęboko i tak spokojnie i skup się na Twoim ciele. Gdy to powtarzasz, te słowa: jestem czysta, jestem pełna światła i harmonii, czujesz Twoje ciało, czyli czujesz Twoje stopy, Twoje nogi, Twój brzuch, ramiona, dłonie, twarz. Wszystko czujesz, całe Twoje ciało. I skup się na tym, aby
ten element rytuału był bardzo, bardzo taki wypełniony spokojem, czystością, światłem i harmonią. I w momencie, gdy czujesz całe Twoje ciało, Twoje stopy, Twoje dłonie, to w tej chwili czuj, jak Twoje ciało łączy się z ziemią pod Tobą oraz z niebem nad Tobą. Poczuj w sobie to połączenie z tą siłą nieba, siłą wszechświata, siłą kosmosu. Jeżeli nie wiesz, jak to się robi, to tutaj zerknij sobie do rytuału dla Matki Ziemi oraz do rytualnych spotkań w czasie Nowiu Księżyca. Tam jest to bardzo często, ja to omawiałam, jak łączymy się z ziemią, uziemienie i jak łączymy się z niebem, czyli z tą siłą boskości. Gdy poczujesz to połączenie z siłą ziemi pod Tobą i siłą nieba nad Tobą, to mówisz na głos. Moje czakry energetyczne są czyste, aktywne i zdrowe. Teraz. To jest również bardzo ważne, aby powiedzieć, że dokładnie teraz. To wiesz, że we wszystkich praktykach magicznych ta formułka czasu jest bardzo ważna. Teraz powiedz. Łączę się z uniwersalną siłą miłości i światła. Teraz. I teraz poczuj tą siłę w Tobie. Czuj w Tobie jeszcze raz tą czystą energię. Czuj, jak wszystkie Twoje centra energetyczne w Twoim ciele są czyste, zdrowe, aktywne. Jak przyjmują one tą boską energię światła i miłości. Gdy poczujesz, że wszystko w Tobie jest przepełnione tą siłą, czujesz w sobie tą czystość, tą energię, to bierzesz do ręki tą pestkę jabłka, którą masz przed Tobą i wkładasz ją do ust, dokładnie pod język. Teraz poczuj energię tej pestki. Pestki, która zawiera w sobie boskie energie, boską harmonię, boskie światło. Skup się na tym, na tej energii zawartej w tej pestce. To może trwać przez moment. Czyli czujesz w sobie wszystkie centra energetyczne, jak są czyste, pełne światła, aktywne. Czujesz pestkę, którą masz pod językiem, i zawartą w niej boską energię światła i następnie mówisz ja, imię i nazwisko, czyli na przykładzie ja, Maria Bucardi, uwalniam się w tej chwili z energii mroku. Moje ciało jest pełne światła, harmonii, siły i mocy. Wszystkie negatywne energie, istoty demoniczne, czarne sznury, czarne cienie, krępujące mnie do tej pory, zostały zerwane. Tutaj i teraz. Jestem jednością z energią światła, energią boskiej harmonii i miłości. Jestem pełna siły, mocy. Całe moje ciało, całe moje pole energetyczne jest czyste i pełne światła. Tutaj i teraz. I jeszcze raz powtarzasz te słowa, dokładnie 7 razy. Możesz odliczać na palcach dłoni, aby się nie pomylić. Czyli ja, Maria Bucardi, uwalniam się w tej chwili z energii mroku. Moje ciało jest pełne światła, harmonii, siły i mocy. Wszelkie negatywne energie, istoty demoniczne, czarne sznury, czarne cienie, krępujące mnie do tej pory, zostały zerwane. Jestem jednością z energią światła, energią boską, boskiej harmonii i miłości. Jestem pełna siły, mocy, energii. Całe moje ciało, całe moje pole energetyczne jest czyste i pełne światła.
tutaj i teraz. Tutaj mogłabym w tej chwili powtórzyć to 7 razy, a Ty wstawisz Twoje imię. Jeżeli chcesz, możemy to w tej chwili zrobić razem. Ja uwalniam się w tej chwili z energii mroku. Moje ciało jest pełne światła, harmonii, siły i mocy. Wszystkie negatywne energie, istoty demoniczne, czarne sznury, czarne, ciemne, krępujące mnie więzy zostały zerwane. Jestem jednością z energią światła, energią boskiej harmonii i miłości. Jestem pełna siły, mocy, energii. Całe moje ciało, pole energetyczne jest czyste, pełne światła, tutaj i teraz. Ja uwalniam się w tej chwili z energii mroku. Moje ciało jest pełne światła, harmonii, siły i mocy. Wszelkie negatywne energie, istoty demoniczne, czarne sznury, czarne, ciemne, krępujące mnie więzy zostały zerwane. Jestem jednością z energią światła, energią boskiej harmonii i miłości. Jestem pełna siły, mocy. Całe moje ciało, pole energetyczne jest czyste, pełne światła, tutaj i teraz. Ja uwalniam się w tej chwili z energii mroku. Moje ciało jest pełne światła, harmonii, siły i mocy. Wszystkie negatywne energie, istoty demoniczne, czarne sznury, czarne, ciemne, krępujące mnie więzy zostały zerwane. Jestem jednością z energią światła, energią boskiej harmonii i miłości. Jestem pełna siły, mocy, energii. Całe moje ciało, pole energetyczne jest czyste, pełne światła, tutaj i teraz. Ja uwalniam się w tej chwili z energii mroku. Moje ciało jest pełne światła, harmonii, siły i mocy. Wszelkie negatywne energie, istoty demoniczne, czarne sznury, czarne, ciemne, krępujące mnie więzy zostały zerwane. Jestem jednością z energią światła, energią boskiej harmonii i miłości. Jestem pełna siły, mocy, całe moje ciało, pole energetyczne jest czyste, pełne światła, tutaj i teraz. Ja uwalniam się w tej chwili z energii mroku. Moje ciało jest pełne światła, harmonii, siły i mocy. Wszelkie negatywne energie, istoty demoniczne, czarne sznury, czarne, ciemne, krępujące mnie więzy zostały zerwane. Jestem jednością z energią światła, energią boskiej harmonii i miłości. Jestem pełna siły, mocy, energii. Całe moje ciało, pole energetyczne jest czyste, pełne światła, tutaj i teraz. I teraz w tej chwili zauważysz, że powtórzyłam to 6 razy, wcześniej czytałam to 1 raz, czyli mamy 7 razy. Oczywiście możesz sobie to wszystko napisać na kartce i z tej kartki korzystać w czasie Twojego rytuału. Teraz czuj tą siłę światła zawartą w pestce jabłka i połącz się z nią. Poczuj, jak ona wypełnia całe Twoje ciało. Teraz skup się na tym, by połączyć się z kosmosem, z tą siłą boską wszechświata i jeszcze więcej pobrać z kosmosu, pobrać jak gdyby z góry więcej światła i miłości i tą energię przekazać w każdą komóreczkę Twojego ciała i wypełnić nią każdą komóreczkę, czyli tak jakby ją zmagazynować w swoim wnętrzu. Przyjmujesz ją z góry, wypełniasz nią wszystkie Twoje komórki i magazynujesz w tych komórkach. To jest bardzo proste, wystarczy naprawdę tylko się na tym skoncentrować, czyli nie dopuszczać żadnych innych myśli. Jeżeli to robisz, koncentrujesz się tylko na tym. I teraz czuj, jak ta siła boska, siła światła, siła miłości jest w Tobie.
w całym Twoim ciele i w całym Twoim polu energetycznym. Skup się na tym i w tej chwili możesz przez momencik poczuć po prostu tą siłę w Tobie. Teraz możesz pogryźć pestkę i ją połknąć. I na tym rytuał jest zakończony. W tej chwili podziękuj Twoimi własnymi słowami, sile światła, sile boskości, sile uniwersum. Możesz ją nazwać jak chcesz, ale staraj się nie używać tutaj żadnych imion, żadnych bogów i tak dalej, ponieważ łączysz się z tą siłą uniwersalną. Nieważne jest, jak ją nazywamy. Ważne jest, aby się z nią połączyć. I teraz podziękuj siłom, które były przy Tobie, podziękuj aniołom, podziękuj wszystkim energiom wokół Ciebie za pomoc i wsparcie. I na tym ten rytuał jest zakończony. Gasisz świecę, zdmuchujesz świecę i obserwuj, w którym kierunku idzie dym. I pamiętasz to z moich książek, co to oznacza, czy rytuał trzeba powtórzyć, czy też jest już w porządku. I na tym kończę nasze spotkanie. Z mocą miłości przesyłam Ci energię, światło, spełnienie od mojej przyjaciółki oraz ode mnie. Twoja Maria Bukardi.